Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Wojtka Miłoszewskiego z cyklu Wojna.pl, tom pierwszy, Inwazja. Czyta Janusz Habior. Prolog. Katowice z tej wysokości i o tej porze wyglądają naprawdę nieźle, pomyślał, patrząc na rozświetlone w dole rondo i charakterystyczną sylwetkę Spodka. Bar był usytuowany na 27 piętrze, a oni zajmowali stolik przy samej szybie, za którą rozciągała się nocna panorama śląskiego miasta. Wrócił myślami do rzeczywistości. Więc jeśli chodzi o miłość, można ją mieć w dwóch odsłonach. Mówiła spokojnie, ale jej twarz otoczona burzą loków podskakiwała energicznie. Albo na początku jest wielki wybuch, który gaśnie równie gwałtownie, jak się pojawił, albo mały, delikatnie żarzący się węgielek. Gdy jednak w miarę trwania kolejnych lat zadbać o ten drugi, to można rozniecić silny płomień, który będzie palił się całymi latami. Nie miał żadnych wątpliwości, co chciała mu w ten sposób przekazać. Ten wybuch, który gwałtownie zniknął, to musiał być on. A silny płomień z małego węgielka to nikt inny jak jej mąż, z którym ma dwójkę dzieci. Najchętniej spytałby ją, co w takim razie tutaj robi, ale wtedy wszystko by zepsuł. Napijemy się jeszcze wina? Chętnie, uśmiechnęła się, patrząc mu w oczy. Godnie porzucili temat i rozpoczęli zwyczajną rozmowę, jaką miliony par prowadzą podczas wspólnych kolacji. On opowiadał anegdoty, próbował ją rozśmieszyć, a ona przy tych słabszych wyginała usta w uśmiechu, aby nie sprawić mu przykrości. Wszystko składało się niemal idealnie. On nazajutrz wylatywał, ale na tę noc miał pokój w hotelu, który znajdował się w tym samym budynku. Ona z kolei miała wolne, bo jej mąż pojechał na weekend do wujka, który mieszkał pod Warszawą, jako stary kawaler wprost przepadał za ich dziećmi. Wyjątkowo udany zbieg okoliczności. A może nie? Kilka godzin później siedział nago na brzegu łóżka i zdyszany wpatrywał się w panoramę za oknem, którą rozświetlało wschodzące słońce. Mimo że spędzili w pokoju hotelowym ponad 5 godzin, nie zmrużyli oka. Odwrócił się i spojrzał na nią. Leżała wyczerpana na plecach, a na jej skórze lśniły krople potu. Przeciągnęła się i nakryła prześcieradłem. Dobiegała 40, ale miała bardzo seksowne ciało i uważał, że niejedna młoda miss z konkursów piękności nie miała z nią szans. Wprost tryskała seksapilem, zwłaszcza teraz, po długich i wyczerpujących zapasach w łóżku. — Wyglądasz fantastycznie. — Jasne — parsknęła. Z 40 na karku i po 2 porodach. Ale dziękuję, to miłe. Zawsze byłeś dżentelmenem. No, nie zawsze, mrugnął do niej szelmowsko. To było po alkoholu, dawno ci wybaczyłam. Uśmiechnęła się do swoich wspomnień. Tak się tłumaczą pijacy. Dzisiaj takie seksowne kobiety jak ty określa się mianem milf. Co? Spytała i roześmiała się perliście, kiedy wytłumaczył jej angielski skrót. Wpatrywali się w milczeniu w miejską panoramę, nad którą wychynął pomarańczowy okrąg. W końcu odezwała się smutno. Boję się, czuję, że to wszystko może się źle skończyć. Przestań. 2 dni temu obudziłam się, bo ktoś stał przy moim łóżku. Zaczęła. Zapaliłam światło i zobaczyłam młodszego. Pytam się go, synek, co się dzieje? A on zaczął płakać i mówić, że się boi, bo będzie wojna. Nie będzie żadnej wojny, machnął ręką trochę bez przekonania. A to, co zrobili na Ukrainie? Ukraina nie jest w NATO, to mogli robić, co chcieli. Wyszedł do łazienki, a gdy wrócił i stanął nago, pijąc wodę z butelki, powiedziała: Przysięgnij, że to jest nasze ostatnie spotkanie. To dla mnie bardzo trudne i ważne. Dlaczego to tak musiało wyglądać? Pomyślał z żalem. Dlaczego to wszystko musi być zawsze takie popieprzone? Czy ja nie mogę mieć normalnego życia?
Doskonale znał odpowiedź i poczuł, jak zalewa go fala zazdrości o gościa, który zabrał dwójkę swoich dzieci do jakiegoś wujka. Zamiast tego wyrecytował teatralnie. Precz z moich oczu, posłucham od razu. Precz z mego serca, i serce posłucha. Precz z mej pamięci. Nie, tego rozkazu moja i twoja pamięć nie posłucha. Popatrzyła na niego zaskoczona i roześmiała się, zakrywając dłonią usta. Może i wojny nie będzie, odparła ciągle chichocząc, ale koniec świata nadchodzi wielkimi krokami, skoro były komandos cytuje poezję. Wiesz chociaż czyje to? Niejaki Adam Mickiewicz, madame, powiedział z uśmiechem i usiadł obok niej na łóżku, podając jej butelkę z wodą. Gdy tylko upiła łyk, zobaczyła, że na etykiecie znanego producenta wody wydrukowano dużymi literami: wspieramy powiatowe biblioteki publiczne. A pod spodem widniała pierwsza zwrotka słynnego wiersza narodowego wieszcza. Możesz być spokojna, koniec świata odwołany. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie, przysięgnij, że to ostatni raz. Przysięgam. Jego głos brzmiał matowo. Masz jeszcze to zdjęcie, pamiętasz, w tej ramce? Mam, kiwnął głową. Wyrzuć je, zniszcz, proszę cię. Nie, powiedział i delikatnie ściągnął z niej prześcieradło. Nie protestowała. Rosyjski transporter opancerzony zakołysał się gwałtownie na większej nierówności i siedzący na dachu masywnego pojazdu major Bykow złapał się mocniej uchwytu, aby nie spaść na ziemię. Był zadowolony, że wreszcie wszystko się skończyło. Kampania nie była przesadnie trudna. W końcu przeszło 20 lat rycia rosyjskiej agentury osłabiło Ukrainę na tyle, że nie była w stanie wystawić przeciw wrogom skutecznej armii. Kilku jego kolegów poległo. Byli rzecz jasna i ranni, ale mimo wszystko Bykow stwierdził, że nie mogło się to równać z piekłem pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej. — Dawajcie następny! — krzyknął, gdy zatrzymali się przy kolejnym słupku. Major zeskoczył na ziemię, a z górnych włazów transportera wypełzli kolejni żołnierze. Ten odcinek granicy między Polską a dawną Ukrainą przebiegał w bieszczadzkich lasach. Linię graniczną oznaczały wbite w ziemię kamienie, tak zwane monolity. W odległości 2,5 metra od monolitu zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej stały słupki. Po zachodniej biało-czerwone, a te po wschodniej w barwach niebiesko-żółtych. Monolity nie zostały ustawione regularnie. Zasada była następująca. Stojąc przy jednym granicznym słupku, trzeba było widzieć z nim sąsiadujące, co ułatwiało pracę pograniczników. Akurat te znajdowały się na szczycie niewielkiego pagórka. Rozpościerał się z niego malowniczy widok na pasmo Bieszczad, którego lasy połyskiwały w późnym sierpniowym słońcu. Szeregowy Gawrilow wyciągnął z transportera stalową linkę i wsunął pętlę na szczyt ukraińskiego słupka granicznego. Drugi koniec przyczepił do haka holowniczego transportera. Walnął pięścią w tył pojazdu, wydech rosyjskiego BTR-a plunął spalinami i pojazd ruszył powoli, wyciągając z łatwością słupek wraz z betonowym fundamentem, który obrastała niewysoka trawa. Gdy szeregowy zaczął sprawnie ściągać linkę, po drugiej stronie zobaczyli dwóch polskich pograniczników. Stali zaledwie metr od swojego słupka, znajdowali się więc na terytorium Polski, ale od rosyjskich żołnierzy dzieliło ich niecałe 10 metrów. — Czołem, chłopaki! — wydarł się szeregowy Gawrilow. — Na wasze słupki też przyjdzie czas. Najlepiej będzie, jak sami je usuniecie. Mniej roboty dla nas. Gdy zaczął krzyczeć, major od razu wyczuł ostrą woń alkoholu i skrzywił się. Miał nadzieję, że może Polacy nie znają rosyjskiego, ale w odpowiedzi jeden z pograniczników, blondyn o miłej aparycji, uśmiechnął się szeroko i krzyknął nienaganną ruszczyzną. — Zapraszamy! Tylko onuce sobie wypierz, bo smród taki, że nawet z tej odległości oczy szczypią. Szeregowy Gawrilow zawył i nim major zdążył cokolwiek powiedzieć, ściągnął swego kałasznikowa,
odbezpieczył i celując w górę zaczął strzelać ciągłą serią. Zarówno Polacy, jak i Rosjanie zdezorientowani sytuacją padli na ziemię. Jedynymi stojącymi byli strzelający szeregowy i major Bykow, który odczekał cierpliwie, aż żołnierzowi skończy się amunicja. Wtedy podszedł do niego i zwalczył przemożną chęć strzelenia tamtemu w mordę. W końcu nie wypadało mu jako majorowi. Dlatego skinął na sierżanta, który zerwał się na równe nogi i podbiegł. — Gawrilow! — wydarł się podoficer i zdzielił pięścią szeregowego w twarz. Żołnierz zatoczył się, stracił równowagę i klapnął boleśnie tyłkiem na obalony ukraiński słupek. — Jak jeszcze raz zobaczę, że marnujesz amunicję — wycedził major — to dostaniesz tydzień katałaszki. Zrozumiano? — Tak jest. Szeregowy dźwignął się, wycierając usta z krwi. Polscy strażnicy graniczni ruszyli w dół zboczem, a uprzejmy blondyn nie odmówił sobie użycia na odchodnym środkowego palca wystawionego w międzynarodowym geście. — Pan major wybaczy — powiedział szeregowy, obserwując Polaków. — Ale ja bym się nie zatrzymywał. Od razu z rozpędu i tę pieprzoną Polskę zrównał z ziemią. Major w milczeniu obserwował, jak z transportera opancerzonego dwóch żołnierzy wyciągnęło wysoki, zielono-czerwony słupek zakończony dwugłowym orłem, godłem Rosji. Podeszli do wyrwy w ziemi, która została po ukraińskim słupku i w tym miejscu położyli rosyjski obelisk. Miał tu przeleżeć kilka godzin, dopóki idące za nimi wojska inżynieryjne nie osadzą go w betonie. — Uważajcie, o czym marzycie, szeregowy — mruknął major Bykow ponuro — bo jeszcze się spełni. Rozdział pierwszy. Widok był przepiękny. Z okien gabinetu w północno-zachodnim skrzydle kremlowskiego Pałacu Senackiego można było podziwiać Plac Czerwony i widniejący w oddali charakterystyczny budynek Państwowego Muzeum Historycznego. Władimir Putin westchnął i odwrócił twarz od okna. Założę się, że jego skarpetki są więcej warte niż mój kostium z amerykańskiej sieciówki, pomyślała siedząca naprzeciwko prezydenta Rosji Angela Merkel, taksując wzrokiem strój Putina. Władia, let's be honest. This is fucked up, przerwał panującą ciszę François Hollande. Choć mało kto o tym wiedział, cała trójka mogła darować sobie obecność tłumacza, ponieważ Władimir Putin doskonale znał angielski, co jednak skrzętnie ukrywał pod płaszczykiem niechęci do amerykańskich imperialistów. — Ale co takiego? — spytał zdziwiony prezydent Rosji. — Przesadziłeś — odpowiedział Hollande. — Ukraina nie należy do ciebie. To jest... Szukał przez chwilę odpowiedniego słowa – niepodległe państwo. Władimir Putin popatrzył uważnie na prezydenta Francji, który pierwszy nie wytrzymał i wybuchnął śmiechem. Po chwili sam mu zawtórował, a potem również kanclerz Niemiec, znana ze swej powściągliwości, zaczęła się śmiać po dziewczęcemu, zakrywając usta dłonią. – François, masz ze mną źle? – przerwał w końcu atak wesołości Putin. To moi chłopcy polegli, aby zakończyć to gówno w Syrii i zatrzymać pochód tego brudu, który zasyfił waszą wspaniałą Europę Zachodnią. Żaden żołnierz francuski nie stracił życia. François Hollande milczał. Najwyraźniej nie miał dobrej odpowiedzi na wywód Putina, który zwrócił się do kanclerz Niemiec. A co było, kiedy chcieliście odesłać przeszło 500 000 nielegalnych imigrantów z Niemiec? Kto pomógł i wziął całą winę na siebie? Angela Merkel spuściła głowę. Kiedy Niemcy chcieli wywieźć nielegalnych imigrantów pociągami z Europy, w świecie rozległ się wrzask, że Szwaby już raz wozili ludzi pociągami. Wtedy prezydent Rosji namówił Węgry, aby wzięły na siebie odpowiedzialność za imigrantów, jako że najpierw trafili na terytorium Unii właśnie do kraju Ferenca Molnara.
Stamtąd rosyjskie wojska ewakuowały ich do Afryki. Rzecz jasna, cała międzynarodowa światła opinia publiczna jeszcze raz podniosła larum, że ludzi uciekających przed wojną i prześladowaniami odsyła się tam, gdzie znów będą cierpieć biedę. Jednak te protesty nie spotkały się z dużym poparciem społecznym, ponieważ ludzie Zachodu byli zmęczeni tematem uchodźców. Oczywiście wszyscy obarczali winą prezydenta Rosji, ale do tego, że Władimir Putin jest bad guy, już przywykli. Niemcy wyszli z tej sytuacji obronną ręką. Prezydent Rosji też czasem myślał o uchodźcach, którzy tłumnie przybywali do Europy, wywołując duże zamieszanie. To właśnie na prośbę Putina dowódcy rosyjskich służb specjalnych uknuli perfekcyjny plan. Punkt pierwszy. Rozpętać arabską wiosnę. Za każdym razem, gdy zachodnie media mówiły o spontanicznym buncie wywołanym przez egipskich generałów, prezydent Rosji wprost pękał ze śmiechu. Punkt drugi. Rozpętać długą i wyniszczającą wojnę w Syrii, która spowodowała, że miliony osób szukały schronienia w Europie. Punkt trzeci. Agenci Kremla ofiarujący szefom pograniczników z Grecji i Włoch gigantyczne łapówki po to, aby rzeka przerażonych ludzi z Bliskiego Wschodu mogła bez przeszkód rozlać się na całą Europę Zachodnią. Punkt czwarty. To po prostu pieniądze. Błaha rzecz, pomyślał Putin. Trzeba było tylko dać w łapę francuskiej prawicy i temu staremu dziadowi z Anglii, który doprowadził do Brexitu, i już chaos w Unii gotowy. Niegdyś Władimir Putin podziwiał Niccolò Machiavellego. Teraz już nie. Prezydent Rosji uważał, że jest od florenckiego dyplomaty znacznie lepszy. Putin westchnął, sięgnął do niewielkiej szafki stojącej koło biurka. Wyciągnął karafkę i trzy kieliszki. Rozlał w milczeniu wódkę i wzniósł swój kieliszek. Przywódcy Niemiec i Francji zrobili to samo i wszyscy wypili. — Nie możemy mówić tego, co zawsze? — zapytał stropiony Putin. — Na Ukrainie nie ma żadnych wojsk rosyjskich. To oddziały Ukraińców, którzy nie chcą ze swego kraju zrobić amerykańskiego laboratorium. Chcą niepodległej Ukrainy, a ja jako prezydent sąsiedniego, bratniego narodu szanuję ich dążenia. — No błagam, Wołodia, wiesz, który mamy rok? Prezydent Francji zdjął na chwilę okulary, aby je przetrzeć. Każdy ma w telefonie aparat i kamerę. W internecie jest pełno zdjęć waszego wojska. Panie prezydencie, odezwała się kanclerz Niemiec. Musimy coś powiedzieć ludziom, żeby zadbać o poparcie dla nas. Ja nie decyduję o wynikach wyborów do Reichstagu. Wielka szkoda. Może mi pani wierzyć, że to wiele ułatwia. Putin roześmiał się cicho. Rosja to kraj, który najbardziej na świecie miłuje pokój. Ale jeśli zostaniemy sprowokowani... Przywódcy Niemiec i Francji patrzyli wyczekująco na prezydenta Rosji, ale zorientowali się, że ten nie ma już nic więcej do powiedzenia. François Hollande westchnął ciężko i spojrzał na Angelę Merkel, która zrozumiała, że spotkanie właśnie dobiegło końca. Verdammt! Zakleła w duchu przywódczyni Niemiec. Zmarnowaliśmy tyle czasu i nic nie zyskaliśmy. Olbrzymi Airbus A330 sunął po zalanym deszczem pasie startowym moskiewskiego lotniska Wnukowo. Po osiągnięciu prędkości startowej lotki statecznika poziomego zmieniły położenie i samolot oderwał się od ziemi. Gdy tylko kanclerz Angela Merkel poczuła, że odrzutowiec znalazł się w powietrzu, i usłyszała wibrujący dźwięk chowanego podwozia, odetchnęła z ulgą. Nie cierpiała startów i lądowań na rosyjskich lotniskach. Lęk ten towarzyszył jej od czasu, kiedy kilka lat temu, ze względu na opóźnienia, jako VIP-a poprowadzono ją przez zaplecze moskiewskiego lotniska. Do końca życia nie zapomni widoku pijanego pracownika obsługi naziemnej, który ledwie trzymał się słupa i wymiotował na walizki przesuwające się po taśmie.
Dodatkowo miała jeszcze świeżo w pamięci tragiczny wypadek prezesa francuskiego koncernu naftowego Total, Christophe de Margerie. Prezes znany w świecie rusofil, gorący orędownik oraz zwolennik prezydenta Władimira Putina, zginął w jednej sekundzie, kiedy jego odrzutowiec zderzył się na pasie startowym z pługiem śnieżnym. Zdarzyło się to 20 października, w dzień kontrolera lotów, kiedy to 3/4 lotniskowej obsługi było kompletnie nawalone. Samolot w barwach Republiki Francji wzniósł się na wysokość przelotową i stewardesa przyniosła do stolika sztućce oraz świeże pieczywo. Angela Merkel skorzystała z uprzejmości François Hollande'a i polecieli jego samolotem. W drodze powrotnej samolot wyląduje w Berlinie, gdzie zostawi kanclerz i jej świtę, a potem poleci do Paryża. Prezydent Francji wziął jedną z bułeczek, rozkroił pieczywo, uwalniając ze środka kłęby pary, posmarował masłem czosnkowym i odezwał się z pełnymi ustami. — Co myślisz? — Myślę, że facet naprawdę zrobił się niebezpieczny — odpowiedziała Angela Merkel. — Nie przesadzasz? Hollande pochłonął szybko drugą połówkę bułki. — Pytasz mnie o to, wiedząc, że Putin właśnie dokonał aneksji 45-milionowego kraju w środku Europy? — To nie środek Europy, raczej przedmieścia — skrzywił się prezydent Francji. Coś jak nasze Saint-Denis. Stewardesa podeszła i postawiła przed nimi talerze z wykwintnym mięsem polanym sosem z dodatkiem sałatki i podsmażanych ziemniaków pokrojonych w kostkę. Wspaniałe! François Hollande aż klasnął w dłonie, nachylając się nad talerzem i wdychając aromat potrawy. Policzki cielęce w sosie śmietanowym z szałwią. Musisz spróbować. Angela Merkel kiwnęła niechętnie głową. Po wizycie u Władimira Putina nie miała apetytu. Po chwili stewardesa przyniosła butelkę wina i rozlała do kieliszków. Obawiam się, że ta nasza dzisiejsza wizyta to za mało, powiedziała pani kanclerz. Przecież wymusiliśmy na nim deklarację, odparł prezydent Francji, sięgając po kieliszek. Co takiego? Powiedział, że nie zrobi nic, dopóki nikt ich nie będzie prowokował. Angela Merkel przez chwilę obserwowała, jak prezydent Francji łapczywie zajada się cielęciną. Przypomniała sobie swojego sąsiada Stemplina, brandenburskiego miasteczka, gdzie spędziła całe dzieciństwo. Sąsiad nazywał się Klaus Bodner i często opowiadał o wojnie, zwłaszcza o operacji Fallgelb, w której brał udział, służąc w armii pod dowództwem generała von Rundstedta. Wspominał, jak bardzo byli wycieńczeni podczas inwazji na Francję, kiedy to próbowali dogonić wycofujące się francuskie wojska. Wyjrzała przez okno. Chmury mocno się przerzedziły, zostawili za sobą posępną moskiewską pogodę i teraz doskonale było widać przesuwającą się w dole ziemię. Zamigotały wody Morza Bałtyckiego. Jak na dłoni widoczne były terytoria Polski, nad którą właśnie przylatywali. A Polska? Spytała kanclerz Niemiec. Polska jak Polska, odpowiedział Hollande. To nasza strefa buforowa. Jeśli Putin tam wejdzie, to mamy przesrane i dopiero wtedy będziemy się martwić. Prezydent Francji skończył posiłek i elegancko odłożył sztućce na talerz. Nie jesz tego? Wskazał nietknięte danie. — Jem, jem — odpowiedziała kanclerz, rozwijając sztućce z serwetki z wyhaftowanym godłem Republiki Francji. — Dzięki Bogu — sapnął uspokojony Hollande. — Grzechem byłoby nie zjeść takich policzków cielęcych. Jacht motorowy ciął jasnobłękitne wody Morza Czerwonego, a stojący na pomoście nawigacyjnym Roman Górski wykonał łagodny skręt w lewo i zerknął na umieszczony w desce rozdzielczej wskaźnik temperatury. 41 stopni. To jednak ciągle robi wrażenie, pomyślał, lustrując powierzchnię morza. Na wprost miał zwężające się wody Zatoki Sueskiej, a w odległości około 10 kilometrów po prawej stronie widać było zachodnie wybrzeże Półwyspu Synajskiego.
Roman miał 32 lata, ubrany był tylko w jaskrawo-czerwone szorty do pływania. Na nosie przyciemniane okulary, krótko ostrzyżone włosy oraz wyrzeźbiona i gibka sylwetka z wyraźnie zarysowanymi mięśniami ramion i brzucha budowały surowy obraz twardziela. Mógł pić wódkę zmieszaną z whisky do 3 nad ranem, o 4 wdać się w bójkę z bandą hałaśliwych Angoli pod dyskoteką Pacha w Sharm el-Sheikh, a i tak punktualnie o 5:30 zjawiał się na plaży i przebiegał 15 kilometrów, by w ciągu dnia poprawić to 1,5-godzinnym treningiem na siłowni. Jednym słowem, był w formie. Gdy pojawił się gigantycznych rozmiarów cień, Roman zwolnił obroty silnika. Jacht zbliżał się do wraku SS Fiselgarm. Długi na ponad 120 metrów transportowiec przewożący zaopatrzenie dla armii brytyjskiej zakończył tutaj swój rejs pewnej październikowej nocy 1941 roku, kiedy został zaatakowany przez 2 niemieckie bombowce. Atak był na tyle skuteczny, że statek poszedł na dno, ale jednak nie na tyle, aby zniszczyć cały przewożony ładunek i dlatego teraz SS Fiselgarm był Mekką dla nurków wrakowych. Na pokładzie statku i w jego najbliższym otoczeniu można było podziwiać wojskowe motocykle, ciężarówki, a nawet 2 lokomotywy. Roman zwolnił do dryfu, z zadowoleniem obserwując, że dzisiaj na wraku panował mały ruch, co i tak oznaczało przeszło 10 łodzi cumujących nad zatopionym kolosem. W okolicy rufy wraku jacht wytracił prędkość do zera i Roman wcisnął przełącznik zwalniający mechanizm kotwicy dziobowej. Zerknął do tyłu, na dolny pokład i obserwował, jak jego pracownik, Ahmed, zrzuca kotwicę rufową, a na odległość 3 metrów od burty boje z liną, po której mieli się spuszczać nurkowie. Roman wyłączył silnik i zszedł na dół po wąskich stopniach. Na rufie, na szerokich kanapach obleczonych beżową skórą, siedzieli ludzie, którzy wynajęli go na dziś, aby ponurkować na SS Fiselgarm. Obaj mężczyźni dyskretnie spoglądali w prawą stronę, w głąb kabiny, na dziewczynę Romana, Nadię. Jeśli o samym Romanie można było powiedzieć, że był w formie, to Nadia reprezentowała hiperformę. Co prawda dziewczyna miała dopiero 20 lat, ale i tak nie można było jej odmówić podręcznikowego wprost piękna. Idealna opalenizna, zgrabna, smukła figura, pełne piersi oraz brązowe włosy i takie same oczy. Dobra, zaczynamy, powiedział Roman. 2 gości z żonami było typowymi przedstawicielami polskiej klasy średniej, czyli osiągali zarobki na poziomie dworcowych sprzątaczy któregoś z państw Europy Zachodniej. Ostatni, grubas, nalegający, aby mówić do niego po prostu Wiesiek, grał zdecydowanie w innej lidze. Na czarnych slipkach, znikających pod pokaźnym brzuchem, miał wyszyte insygnia Giorgio Armaniego. Przewieszona przez ramię saszetka była od Louis Vuittona, a na klapkach widniało dumne logo Burberry. Wszystko to pasuje do jego wyglądu jak pięść do nosa, pomyślał Roman, pomagając mężczyźnie wcisnąć się w piankę. Wie pan, takie geny, powiedział Wiesiek przepraszająco. U nas w rodzinie wszyscy byli potężni. Pan, widzę, bardziej szczupły. Może się dowoli obiadać i nic nie robić, co? Roman uśmiechnął się, potakując głową, zadowolony, że udało się już wcisnąć gigantyczne nogi Wieśka w kombinezon. Swoją drogą facet w stroju kąpielowym ma ograniczoną powierzchnię eksponowania znanych marek, więc może lepiej by było, gdyby sobie coś wytatuował, pomyślał. I wtedy, mocując się z ręką Wieśka, zauważył tatuaż na jego torsie i w pierwszej chwili uznał, że koleś naprawdę wytatuował sobie logo jakiejś firmy. Dopiero po chwili dostrzegł, że była to kotwica Polski Walczącej, a poniżej, zaraz nad sutkiem, widniał napis „Pamiętamy”. Grubas zauważył, że Roman patrzy na tatuaż i dumnie wypiął obwisłą klatkę. Szacunek, co?
Co roku spotykam się ze znajomymi i robimy rekonstrukcje historyczne Powstania Warszawskiego. Roman znowu się uśmiechnął i dopiął kombinezon Wieśka, wściekły na siebie, że tylko szczerzy zęby, zamiast powiedzieć mu, co o tym myśli. Wychował się w Warszawie i miał wyrobione zdanie o tej całej maskaradzie związanej z powstaniem. Ciotka, która przeżyła walki z 44 roku, jako cywilna mieszkanka stolicy, nie mówiła o powstańcach inaczej jak te skurwysyny. Natomiast największym orędownikiem warszawskiej rebelii był wujek, który przyjechał do stolicy z Białegostoku i powstanie oglądał jedynie na zdjęciach. Roman zawsze miał serdecznie dosyć corocznej kłótni o to, czy powstanie warszawskie było słuszne, czy nie. Stało się już. Po dłuższej chwili, dzięki pomocy Ahmeda oraz Nadii, która ku głębokiemu rozczarowaniu mężczyzn asystowała w nakładaniu kombinezonów tylko paniom, wszyscy byli gotowi do zejścia pod wodę. Teraz obie pary i Wiesiek siedzieli na brzegu tylnej platformy z butlami na plecach i nogami zanurzonymi w morzu, podczas gdy Ahmed przedstawiał im plan nurkowania. Roman wszedł do wnętrza jachtu, gdzie w niewielkim kambuzie, wciśniętym pomiędzy kanapę i urządzenia sterowe, uwijała się Nadia, krojąc warzywa na sałatkę. Po wyglądzie zawodowej modelki Victoria's Secret to był jej kolejny atut. Nadia umiała świetnie gotować. Roman podszedł do niej, odgarnął jej długie włosy i pocałował delikatnie za uchem. Roman, daj spokój, powiedziała z uśmiechem. Moje włosy będą w sałatce. Spokojnie, sałatka schodzi zawsze na końcu. Wszyscy się nawalą i nic nie zauważą. Obowiązkowym punktem programu wypadów nurkowych był rejs o zachodzie słońca z poczęstunkiem, co oznaczało popijawę na całego i żyganie za burtę. Roman za każdym razem za sukces uważał odstawienie do portu dokładnie tylu adeptów nurkowania, ilu rano zabrał na pokład. Długo wam to zajmie? Jakieś 45 minut posiedzimy pod wodą, potem niech się jeszcze nacieszą i obejrzą wrak z góry. Trochę snorkelingu każdemu dobrze zrobi. Roman szybko wciągnął na siebie piankę, upewnił się, że zajęta szykowaniem posiłku Nadia go nie widzi i wyciągnął z szafki małą, oprawioną w szkło fotografię w srebrnej, owalnej ramce, którą schował do wewnętrznej kieszeni kombinezonu. Ciągle pamiętał dzień, kiedy oprawiali to zdjęcie. Byli w Barcelonie i zapuścili się w wąskie uliczki dzielnicy Barrio Gotico. Tam przypadkowo natknęli się na małą manufakturę. I 80-letni właściciel, i jego siedziba wyglądali jak niemal żywcem wyjęci z jednej z tolkienowskich powieści. Absolutnie wszystko, łącznie z powietrzem, było w tamtym momencie przesycone romantyzmem. Ależ to było dawno, pomyślał rozgoryczony Roman. Potem zapiął piankę, wziął do ręki pas balastowy i rzucił do Nadii. Na razie. Dziewczyna odwróciła się, podeszła do niego i pocałowała namiętnie. Kocham cię. Roman uśmiechnął się, skinął głową i ruszył w stronę otwartego pokładu. A ty kochasz mnie? Nadia zatrzymała go pytaniem. Oczywiście, że cię kocham, nad życie. Odpowiedział i poszedł na rufę. Stanął na tylnej platformie i zaczął zakładać kamizelkę nurkową z przymocowaną butlą, dziwiąc się sobie, jak dużo kiedyś znaczyło dla niego takie wyznanie, a teraz powiedział to tak, jakby mówił o pogodzie. Kurwa, zakluł w myślach. Jeszcze to nad życie. Jak mogłem coś takiego palnąć? I przede wszystkim po co? Po krótkiej chwili wszyscy weszli do wody, napełniając kamizelki powietrzem na tyle, aby unosić się na powierzchni, i podpłynęli do boi z liną opustową. Ahmed udzielił ostatnich instrukcji, spojrzał na Romana, który skinął przyzwalająco, po czym wszyscy naciągnęli na twarz maski, wzięli do ust automaty oddechowe i powoli zaczęli schodzić na dół. Kiedy tylko Roman znalazł się pod powierzchnią, poczuł jak zawsze błogi spokój. To Morze Czerwone powinno być jednym z siedmiu cudów świata, a nie jakieś posągi i latarnie morskie. Nawet tutaj, w okolicy wraku, gdzie rafa koralowa nie była szczególnie bogata i tak robiła bajeczne wrażenie. Feria barw egzotycznych ryb oraz
Fantastyczne formacje koralowca były widokiem, który nigdy się nie nucił. Po zejściu na dół, jakieś 4 metry od dna, Ahmed dał znak i wszyscy wyrównali poziom powietrza w kamizelkach na tyle, aby utrzymywać się na pożądanej głębokości. Ahmed poprowadził grupę w kierunku wraku, a Roman został przy linii opustowej, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Co prawda, w tym miejscu ataki rekinów zdarzały się niezwykle rzadko, ale na wszelki wypadek Roman obserwował grupę, dopóki nie dotarli do wraku i nie stracił ich z oczu. Rzucenie kotwicy przy rufie SS Fisselgerm miało jeszcze jedną zaletę. Rzadko tu cumowano i w okolicy nie było innych ekip nurkowych. Na wszelki wypadek Roman rozejrzał się, ale nikogo nie dostrzegł. Potem zerknął na komputer nurkowy umocowany do przegubu dłoni i stwierdził, że do powrotu ekipy ma jakieś 30 minut. Powinno wystarczyć, pomyślał. Wypuścił całe powietrze z kamizelki. Ciężar butli i pasa balastowego pociągnął go gwałtownie w dół i po 4 metrach Roman uderzył tyłkiem w dno, wzbijając tumany mułu i strasząc ryby, które czmychnęły na boki. Wymacał zgrubienie pod pianką. Jeszcze raz dotykając krawędzi fotografii, którą włożył wcześniej do kieszeni. Potem wyciągnął z zapasa nóż i jednym zamaszystym ruchem przeciął rurkę automatu oddechowego. Z rozciętego przewodu momentalnie wystrzelił gwałtowny strumień pęcherzyków powietrza. Powietrze z butli zaczęło uchodzić w zastraszającym tempie. Roman wypluł ustnik i cały automat oddechowy, pozbawiony połączenia z butlą, opadł na muliste dno. Płuca Romana po latach treningów wytrzymałościowych miały dużą powierzchnię, jednak już po 3 minutach przed oczami pokazały mu się różnokolorowe plamy, a klatka piersiowa zaczęła palić żywym ogniem. Roman nie poruszał się. Nie wykonał żadnego gestu, który mógł go unieść ku powierzchni. Umierał. Danuta Wojnarowicz siedziała w samochodzie z włączonym silnikiem, pozwalając ogrzewaniu chronić ją przed październikową słotą. Patrzyła przez przednią szybę na budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w podwarszawskiej Zielonce. Był to typowy, brzydki, urzędniczy kloc z dziwną konstrukcją okien, pokryty żółtą farbą z zielonymi zaciekami. Że też naprawdę trzeba jeździć na to za dupie i załatwiać wszystko osobiście. Normalnie trzeci świat, pomyślała. Kątem oka zauważyła, jak ktoś parkuje kilka miejsc dalej. Odwróciła się w tamtym kierunku i obserwowała, jak z zielonej 10-letniej Skody wysiada starszy pan w tandetnym garniturze. Mężczyzna od razu ruszył w kierunku budynku, trzymając w dłoni wytartą teczkę. To musi być on, pomyślała Danuta. Wygląda jak urzędnik. 0 klasy, 0 stylu. Rozejrzała się po wnętrzu swojego wozu. Wprost uwielbiała swoje Porsche Cayenne, lubiła luksus i uważała, że status materialny świadczy o wartości danego człowieka. Ten urzędas na pewno gówno znaczył i dlatego jeździł gównianym autem. No cóż, a teraz trzeba będzie go ładnie prosić. Co za kurewski system, pomyślała Danuta. Czas coś zrobić, żeby trochę zarobić. Mruknęła do siebie, zagryzła warki, wyłączyła silnik i wysiadła z samochodu. Weszła do budynku i ponieważ była tu godzinę wcześniej, bez przeszkód znalazła drogę do sekretariatu. Kiedy tylko otworzyła drzwi, sekretarka omiotła ją tym samym pogardliwym spojrzeniem, co wcześniej. Właściwie to nie było to samo spojrzenie. Teraz cechowało je więcej nienawiści, bo sekretarka już przedtem zdążyła się przyjrzeć Danucie. Jak zauważyła Danuta, która niedawno obchodziła 35. urodziny, obie były mniej więcej w tym samym wieku. Obie miały pospolite, typowo polskie twarze, pozbawione jakichkolwiek charakterystycznych rysów.
Pług nie tylko na ziemi odciska swoje piętno, jak mawiała świętej pamięci ciotka Danuty, komentując chłopskie pochodzenie Polaków. A poza tym ją i sekretarkę różniło wszystko. Dieta, ćwiczenia, elegancja za grube tysiące, gruntownie ułożona fryzura, makijaż i kremy po 500 złotych. Oczywiście samym kremom również trzeba pomóc i Danuta przeszła drobną korektę nosa, tym samym troszkę oszukując ciotkowy pług. To dlatego sekretarka od razu zapałała do niej niechęcią, jak tylko Danuta zapytała o kierownika, oznajmiła, że wyszedł, a jak wróci, to będzie trzeba se poczekać. — Czy pan kierownik może już wrócił? — zapytała Danuta z lekkim uśmiechem. — Wrócił, ale tak z marszu pani nie przyjmie. To nie fabryka gwoździ — burknęła sekretarka. — Oczywiście, że to nie fabryka gwoździ, tym mała suko — pomyślała Danuta. Gdyby to był interes prywatny, to robota ażby furczała. A tak kasę wypłaca wam budżetówka, więc możecie się dowoli opierdalać, mieszając kawę od rana do wieczora. — To ja już pozwolę sobie tutaj poczekać — zaszczebiotała, siadając na krześle pod ścianą. Po długiej chwili, którą Danuta wykorzystała na sprawdzenie poczty w telefonie, sekretarka w końcu z sapnięciem sięgnęła po słuchawkę. — Panie kierowniku, jest ta pani. — Ta — nie zostało wymówione, ale wręcz wyplute na blat biurka. Sekretarka wysłuchała odpowiedzi, odłożyła słuchawkę, po czym bez słowa wskazała drzwi niedbałym skinieniem głowy. Danuta wstała i weszła do gabinetu. Siedzący za biurkiem kierownik od razu podniósł się na jej widok. Gabinet był równie podły, co charakter sekretarki. Dwa przepełnione segregatorami oszklone regały, biurko udające antyk, a w kącie uschnięty filodendron. W oknie firanka pożółkła od papierosowego dymu. Starszy pan pracował kiedyś z jej ojcem w państwowym gospodarstwie rolnym w Miesiadle. Kierownik potem poszedł na swoje i chciał rozkręcić własny biznes z kwiatami, ale gówno z tego wyszło. Dlatego teraz jeździ gównianym samochodem, pomyślała Danuta. Z uśmiechem wyciągnęła rękę i przybrała swój najbardziej uwodzicielski wyraz twarzy. Danuta Wojnarowicz, miło mi. Przemysław Fornarski, bardzo mi przyjemnie. Mężczyzna ucałował szarmancko rękę Danuty. — Proszę bardzo, proszę siadać. Usiedli naprzeciw siebie, a Fornarski przywołał na twarz jowialny, radosny uśmiech. Danuta mogła mu się teraz przyjrzeć z bliska. Mógł mieć około 65 lat, więc niedługo czekała go emerytura. Miał znaczną nadwagę. Obwisłe policzki poszatkowane były drobną siecią fioletowych żyłek, co zdradzało skłonność do picia. — Jak mogę pani pomóc? — zapytał, splatając palce dłoni na brzuchu. — Panie kierowniku, przede wszystkim dziękuję za poświęcony mi czas. Naprawdę na gwałt potrzebujemy tego świadectwa fitosanitarnego. Fornarski zmarszczył krzaczaste brwi, co przydało jego twarzy wyjątkowo komicznego wyrazu. I wstał zza biurka, zaaferowany. — Ale rzeczywiście już, jak nazywa się firma? Podszedł do regałów i odwrócił się pytająco do Danuty, która od razu odpowiedziała — Wojnarowicz Flowers. Fornarski zaczął gmerać wśród segregatorów, a Danuta zamknęła oczy i zacisnęła zęby w niemej wściekłości. — Ten stary, pieprzony dziad dobrze wie, jaka jest nazwa firmy. Pomyślała. Wiedziała też, że musi to wszystko wytrzymać, bo los transportu, który właśnie zmierzał do zachodniej granicy, był w rękach tego zasranego urzędniczyny w znoszonych łachach. Fornarski przedłużał, jak mógł. Wrócił do biurka po okulary, zdjął dwa segregatory, które okazały się niewłaściwe, by w końcu po kilku minutach położyć na biurku właściwy i odszukać odpowiedni wpis. — Mam! — powiedział triumfalnie. — Ale świadectwo zostało wydane. Wszystko tu jest. Transport kwiatów do Rosji. Więc o jaki dokument pani chodzi?
Dobrze pan wie, że ostatnio Rosjanie zabronili wwozu naszych kwiatów i teraz ten transport jedzie do Holandii. Ale jeśli nie będę miała tego kwitka, to mogą go zawrócić na granicy. Przecież wymieniłam na ten temat z pańskim urzędem tonę maili. Fornalski usiadł ciężko, zatrzasnął segregator i spojrzał Danucie prosto w oczy. Zawsze może pani złożyć skargę. Rozpatrzymy ją w przeciągu miesiąca. A nowe świadectwo jak najbardziej wydamy, ale wedle przepisów mamy na to 7 dni roboczych od czasu złożenia podania. Danuta ciągle uśmiechała się promiennie, mając nadzieję, że wyraz jej twarzy odbierany jest jako szczery. Kierownik dobrze wiedział, że nie miała czasu, kwiaty bez dokumentów nie zostaną przepuszczone na granicy i zgniją. Panie kierowniku, ja tak bardzo pana proszę. Może jednak dałoby się coś zrobić. To wszystko wynikło tak nagle, ja kompletnie nie wiem, co mam zrobić. Danuta grała koncertowo, naprawdę czasem żałowała, że nie poszła na aktorkę. Mogłaby zrobić wspaniałą karierę. Po jej policzku stoczyła się łza, którą natychmiast otarła i odwróciła głowę w bok. — Niechże pani nie płacze — westchnął Fornalski. — Ja naprawdę nie mogę patrzeć na łzy pięknej kobiety. Ponownie otworzył segregator i założył okulary. — Zobaczymy. 15 ciężarówek, w każdej 50 000 róż. Łącznie zadeklarowaliście, że towar wart jest przeszło 200 000 euro. Tak, tak, zgadza się. Sam pan rozumie, jak trudna jest sytuacja. Fornalski zdjął okulary, wstał, założył ręce do tyłu i zaczął chodzić niespokojnie po gabinecie, nad czymś myśląc. W pewnym momencie stanął, spojrzał na Danutę i powiedział z fałszywą trwogą. Mój Boże, znam się trochę na kwiatach. Pewnie wcześniej były w chłodniach i jechały do Rosji. Tak, potwierdziła Danuta. Więc jeśli ciężarówki zostaną zawrócone z granicy, to kwiaty zgniją. A jeśli nawet dojadą do Holandii, to oni ich nie wezmą, bo nie będzie świadectwa. Boże kochany, tyle pieniędzy może iść na zmarnowanie, zajęczał kierownik teatralnie. Danuta zacisnęła zęby. W Polsce ostatnimi czasy naprawdę zrobiło się bezpiecznie, ale ona zawsze miała pojemnik gazu pieprzowego w torebce. Olbrzymim wysiłkiem woli zwalczyła w sobie chęć psiknięcia staremu dziadowi gazem w oczy, a potem rozwalenia tego siwego łba. Dlatego potrzebuję tego świadectwa teraz, zaraz. Tylko co ja mogę tak na szybko? Fornalski zasępił się, patrząc w sufit. Ale może jednak coś by się dało zrobić. Nachylił się nad segregatorem i odczytał coś, mrużąc oczy. Wojnarowicz. Czy pani jest może spokrewniona z Henrykiem Wojnarowiczem? Tak, to mój ojciec. Doprawdy, wspaniale. Fornalski rozpromienił się, obszedł biurko i stanął przy Danucie, opierając się o blat. Danuta miała teraz przed sobą jego wylewające się ze spodni brzuszysko. Kiedy zadarła głowę i spojrzała mu w twarz, zobaczyła, że oprócz krzaczastych brwi kierownik ma równie krzaczaste włosy w nosie, a poza tym zęby w kolorze gabinetowej firanki. Ojciec może opowiadał o mnie? Nie, nie miałam pojęcia, że panowie się znacie. Owszem, opowiadał, co prawda, tylko tyle, że się kiedyś znali, żeby broń Boże nie powoływać się na tę znajomość, ale teraz Danuta rozpaczliwie chwytała się wszystkiego, byle tylko załatwić ten cholerny kwitek. Ciężka sprawa. Fornalski westchnął i Danuta poprzysięgła sobie, że jeśli facet jeszcze raz to zrobi, to naprawdę go zabije. Kierownik jakby czytał w jej myślach, bo spojrzał Danucie prosto w oczy i rzucił. Dodatkowo ja wiem, że te ciężarówki są w drodze. Będę musiał zawiadomić izbę celną. Sama pani rozumie,
W końcu jestem urzędnikiem, uczciwym człowiekiem. Proszę pana, naprawdę bardzo mi zależy. Zrobię wszystko, żeby jeszcze dziś mieć ten dokument. Rozumie pan? Wszystko? Fornalski namyślił się na chwilę, po czym sięgnął pod swój obwisły brzuch i zaczął rozpinać rozporek. Danuta zaskowyczała w myślach i z obrzydzeniem odwróciła głowę, patrząc w bok. W odbiciu szyby regału Danuta zobaczyła, jak Fornalski jedną ręką wyjmuje ze spodni obwisłego członka. W tym momencie się wyłączyła. Dobrze wiedziała, że nie ma wyjścia. Było po prostu za mało czasu, żeby załatwić to inaczej. Chwyciła penisa kierownika w dłoń i wykonała kilka posuwistych ruchów. Potem zamknęła oczy, odwróciła głowę i objęła członka ustami.